interesujące, że nagle pojawia się obok siebie jakiś zespół folkowy, jazzowy, jakiś noise. Mi się strasznie na przykład podobał występ Marszyna przedwczoraj w parlamencie, gdzie nagle się okazało, że na koniec koncertu czegoś, co wydawało się niestrawne kompletnie, wiesz, jest szał pod sceną i to było niesamowite. Ja się strasznie cieszyłem z tego, że to tak wygląda. Mi generalnie też podoba się to pomieszanie różnych stylów, że jest taki kontrolowany rozpierdziel, bo jednak wszyscy grają co innego, ale jest to 15 minut, przez które zespół musi się skupić, ale tak naprawdę jak nam się podoba, to po koncercie musiałbyś nas zapytać, czyli za pół godziny. Z tymi wszystkimi ludźmi, których serdecznie pozdrawiam i których właśnie mogę spotkać tutaj, na tym festiwalu. To jest jedyna okazja, bo tak w ogóle to ja nie wiem, co oni robią. Metropolia jest naprawdę okej, okay. Bardzo dużo ludzi, fajna atmosfera, bo to jest taki czas, każdy ma wolne. Można trochę odpocząć, a publika i inni dostają wszystko w pigułce, czyli każdy zespół gra tyle, ile może pokazać najlepszego. Dużo się dzieje, więc każdy znajdzie coś dla siebie, to jest super, nie? Młodzi ludzie może nie pamiętają tych zespołów, ale każdy występ na scenę dzisiaj to jest wielkie wydarzenie, bo to jest unikatowe rzeczy i to są unikatowe koncerty i trzeba to traktować bardzo poważnie. Na pewno tamte lata charakteryzowały się jedną podstawową cechą. To były lata różnorodnych zespołów, tak? Były różnorodne style muzyczne, począwszy od punk rocka, poprzez takie zespoły wtedy bardzo popularne nowej fali, zespoły reggowe, zespoły takie quasi popowe. Także było mnóstwo nurtów, był duży miks muzyczny i z tego prawdopodobnie to było jakby kwintesencją tamtych lat. Gdyby komuś udało się mniej więcej w roku 85 zorganizować taki koncert, to byłoby to wielkie wydarzenie, a dzisiaj po ćwierć wieku czas zweryfikował jeszcze bardziej te przypuszczenia, że to, co się działo wtedy, ten fenomen zwany trójmiejską sceną alternatywną, jest ważny. Młodość dla wszystkich jest zawsze bardzo fajna. Ja nie mogę nie wspominać tamtych czasów fajnie, bo tak po prostu jest. Powinniśmy jak gdyby zaprzestać już robienia imprez z Marylą Rodowicz i Papa Dance na korzyść właśnie tego typu imprez.
podoba mi się, bo jest zupełnie tak jak 25 lat temu. Jeśli chodzi o organizację i warunki. Było identycznie. Trochę żeśmy byli chudsi i lepiej wyglądaliśmy, ale było tak samo. To jest dla mnie sprawa sentymentalna. Ostatni raz się w takim składzie, no nawet nie takim, spotkałyśmy 25 lat temu, także wracają stare wspomnienia, spotykam mnóstwo znajomych, no czuję się tak, jakbym się w czasie cofnęła. Najważniejsze jest to, co jest w tej chwili tutaj. No, kapele grają porywającą muzykę i gdańska scena alternatywna to jest dobra marka cały czas. Władek Grudziński! Brawo! Zespołu było bardzo dużo, zespoły działały razem, tworzyły scenę, no, robiły coś, spotykali się, grali wspólnie koncerty, pomagali sobie wzajemnie. Poza tym to była różnorodna muzycznie, tak jak i teraz w tej chwili, różne rodzaje muzyki, nie było podziałów, które w tamtym okresie w Polsce po prostu dzieliły tą scenę muzyczną. Z jednej strony było entuzjastycznie, tak, bo kapele, wszyscy byliśmy młodzi, czyli była energia do tego, żeby obejść ten tak zwany marny system PRL-owski i granie to była taka doskonała odskocznia. Myśmy tworzyli jakby kompletnie inny świat. Byliśmy gdzieś po prostu z boku tych wszystkich najważniejszych, istotnych wydarzeń, ale z boku w sensie takim, że nie daliśmy się wciągnąć po prostu w te wszystkie żałosne polityczne rozgrywki. Stworzyliśmy po prostu tak zwaną kontrkulturę dzięki koncertom w niezależnych klubach, dzięki imprezom. I ta dzisiejsza metropolia jakby nawiązuje do tamtego okresu. Z drugiej strony było biednie, tak? Nie było na czym grać, nie było instrumentów, nie było wzmacniaczy. Trzeba było dojeżdżać godzinę albo dwie do jakiegoś domu kultury, żeby zagrać jakąś małą próbę. Także cóż, no jest to okres mojej młodości, więc na pewno ja to wspominam znakomicie, ale z drugiej strony nie ma co ukrywać, że kraj był marny, marne okoliczności, a samo granie dało nam jakby tę siłę, tę energię, żeby przetrwać w komunie takie, no powiedzmy, idiotyczne lata. Najbardziej lubię z całego tego zestawu po prostu, najbardziej ich lubię. Ale sentyment mam również do Szelestu, ponieważ współpracuję z tymi ludźmi od paru lat. Miłym zaskoczeniem było dla mnie Joanna Dead, w którym Cent się udziela. Nie znałem tego zespołu dobrze, a naprawdę powalili mnie na kolana. Fantastyczny zespół. Jako słuchaczowi się to bardzo podoba, ponieważ mogę zaliczyć 60 zespołów w ciągu 3 dni. Tak jak to było kilkadziesiąt lat temu, kiedy się spotykaliśmy w klubie Burdel, w klubie Kolejarz, tudzież innych klubach Trójmiasta, które nam pozwalały grać i przedstawialiśmy swoją muzykę, która była różna. Nie było jednego jak gdyby szyldu. Nie? Każdy grał inną muzykę, ludzie się jednoczyli
poznawali się i zakładali nowe formacje, to wszystko ewoluowało. No i dzisiaj mamy Metropolię, która generalnie, jak gdyby, moim zdaniem, jest spuścizną tamtego czasu, nie? No może nie taką bezpośrednią, ale ja to tak widzę, nie? Ja nie ukrywam, że dzisiaj jestem pierwszy raz. Nie wiem, czy jutro znajdę chwilkę, żeby wpaść na kolejne koncerty. Sam pomysł jest znakomity, żeby pokazać wszystko to, co ciekawe w Trójmieście, tak? W Gdańsku, w Sopocie, w Gdyni. Bardzo dobra idea, a oprócz tego nam nostalgiczne spotkanie starej trójmiejskiej sceny. No myśmy w takim składzie nie grali chyba od 20 kilku lat. Ja nie ukrywam, że dzisiaj najbardziej oczekiwaną przeze mnie kapelą jest zespół po prostu ze Szczepanem. Przyznam się, że ponieważ ja się zajmuję pisywaniem tekstów, jego niektóre sentencje są tak genialne, tak fantastyczne, przyznam się, że bawią mnie w sposób absolutnie fenomenalny. Ja mogę zacytować kilka fragmentów, które na pewno dzisiaj na koncertach będą. Jest taki utwór, gdzie Szczepan odkrywa taką prawdę. Śpiewa tak: biały kot, czarny kot, biały kot, czarny kot. Jaka to różnica? Albo kiedyś pijało się wodę z sokiem z saturatora, albo wodę bez soku. I Szczepan napisał tak, że ta pani z sokiem, ten pan bez, ta pani z sokiem, ten pan bez. Dlaczego ta pani pije z sokiem, bo jest kobietą? Dlaczego ten pan pije bez soku, bo jest mężczyzną? Naprawdę fenomenalne, odkrywcze i ciekawe. Miło nam było, że zagraliśmy tutaj. Może sobie po prostu przypomnieliśmy stare znajomości przede wszystkim, bo gdzieś to się wszystko porozjeżdżało. No, parę ładnych chwil spędziliśmy w tamtych czasach. No i to ciekawe, no, miło się wspomina przeszłość. Tak? Ale w sumie jesteśmy cieńcy, nie potrafimy grać i nie potrafimy się odnaleźć tutaj tak naprawdę. Wmawiamy sobie i innym, że jesteśmy fajni. Liczymy na ludzką naiwność tak naprawdę. Pod Gdynia.